Klub sportowy Zakładów Ostrowieckich występował w najwyższej klasie rozgrywkowej jedynie przez 3 sezony. Mimo to wniósł sporo kolorytu do polskiej piłki przełomu wieków. Zapraszam na film o KSZO, który swego czasu miał najlepszą frekwencję w Polsce. Z początkiem lat 90. Huta Ostrowiec zaczęła inwestować coraz większe środki w miejscowy klub, grający na trzecim poziomie ligowym. To zaowocowało awansem zespołu pod wodzą Janusza Batugowskiego do drugiej ligi w 1995 roku. Pierwszy sezon na zapleczu elity upłynął pod znakiem walki o utrzymanie, jednak już w kolejnych rozgrywkach ekipa pomarańczowo-czarnych, prowadzona już przez Czesława Palika, walczyła o awans do ówczesnej ekstraklasy. Choć przydarzyły się takie wpadki, jak ta prezentowana z Petrochemią Płock, to właśnie z ekipą nafciarzy KSZO awansował na najwyższy szczebel rozgrywkowy, jako pierwsza drużyna z województwa kieleckiego. Już w pierwszej lidze nastąpiła raczej niespodziewana zmiana na stanowisku trenera. Czesława Palika zastąpił Józef Antoniak, a debiut KSZO w tejże nastąpił 9 sierpnia 1997 roku, gdy do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjechał Lech Poznań. Stadion pękał w szwach. Oficjalnie podano, że spotkanie to oglądało 10 tysięcy widzów, choć mogło ich być nawet 12 tysięcy. Inauguracja zakończyła się bezbramkowym remisem, choć sytuacji nie brakowało, jak chociażby w tym przypadku, gdy Krzysztof Złotek stanął oko w oko z golkiperem Kolejorza. Goli nie zabrakło w kolejnym meczu u siebie. Pomarańczowo-czarni i Górnik Zabrze urządzili sobie ostre strzelanie, zakończone zwycięstwem gości 5-4. Warto podkreślić, że w tym meczu hat-tricka dla KSZO ustrzelił Mirosław Budka. Pierwsze zwycięstwo hutnicy zanotowali w 5. kolejce, pokonując Odrę Wodzisław 3-1. KSZO nie rozpieszczał jednak swoich kibiców. Miał ogromne trudności ze zdobywaniem punktów, co spowodowało zmianę na stanowisku trenera. Od października 1997 stery w KSZO przejął Adam Topolski. Szkoleniowiec ten zanotował prestiżową wygraną z Widzewem, mistrzem Polski z poprzedniego sezonu. Jednak dorobek punktowy ostrowieckiej drużyny w rundzie jesiennej był słaby, żeby nie powiedzieć fatalny. 12 punktów oznaczało przedostatnie miejsce i aż 9 oczek straty do bezpiecznej lokaty. Nic nie zmieniło się wiosną, gdy KSZO także wtedy uzbierał 12 punktów, a ogółem 24 i z hukiem spadł do drugiej ligi. Wydaje się jednak, że z tego składu osobowego można było, a wręcz powinno się wyciągnąć więcej, bo w tamtym sezonie w Ostrowcu swoje pierwsze kroki w ekstraklasie stawiali późniejsi reprezentanci Polski: Mariusz Job, Paweł Kaczorowski i Rafał Lasocki. Nie brakowało też charakternych graczy, jak Janusz Jojko czy Piotr Stokowiec. W ataku natomiast grał Tomasz Żelazowski, późniejsza legenda klubu. Tak więc zawiodła drużyna. Nie zawiedli za to kibice, którzy tłumnie przychodzili na miejscowy stadion, a pomarańczowo-czarni mieli najwyższą średnią frekwencję w lidze, oscylującą wokół 9 tysięcy kibiców na mecz. Jeśli mowa o stadionie, warto się na chwilę zatrzymać. Ostrowiecki obiekt był modernizowany od 1997 roku, aby w 2002 stać się najnowocześniejszym stadionem w kraju, z 4 w pełni zadaszonymi trybunami. Nic więc dziwnego, że gościła tam kilka razy reprezentacja Polski, a w marcu 2003 roku rozegrała nawet mecz o punkty w ramach eliminacji Euro 2004 przeciwko San Marino, wygrany przez biało-czerwonych 5-0. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Przez kolejne 3 sezony KSZO występował w drugiej lidze i to właśnie w ostatnim z nich, 2000-2001, drużyna Krzysztofa Tochela wywalczyła awans do pierwszej ligi. Promocja była możliwa m.in. dzięki temu, że po spadku w 1998 Huta w dalszym ciągu wspierała finansowo klub.
Początek sezonu 2001-2002 to katastrofa w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ostrowiec Świętokrzyski nawiedziła powódź, a obiekt KSZO znalazł się pod wodą. Właśnie z tego powodu odwołano spotkanie trzeciej kolejki z Zagłębiem Lubin. Od samego początku wspomnianych rozgrywek KSZO radził sobie lepiej niż przyzwoicie. Był nawet w stanie pokonać Wisłę Kraków na Rejmonta po golu Wojciecha Małochy. Jednak słabsza końcówka jesieni sprawiła, że hutniczy zespół nie zdołał się załapać do grupy mistrzowskiej. Zabrakło 3 punktów. Winę za to zrzucono na trenera Tochela, którego zastąpił Józef Antoniak. Dlatego szkoleniowca był to powrót na ławkę KSZO. Po podziale punktów na 2 walka o utrzymanie była zacięta do samego końca. KSZO ostatecznie zajął miejsce w strefie barażowej, co oznaczało, że o ligowy byt będzie musiał rywalizować z Górnikiem Łęczna. Pierwsze spotkanie rozegrane na wyjeździe zakończyło się wygraną Ostrowczan po kapitalnym rajdzie Marka Sokołowskiego. W rewanżu padł wynik 2-1 dla gospodarzy i dzięki temu KSZO mógł się cieszyć 2. sezonem z rzędu na najwyższym szczeblu. Rozgrywki 2002-2003 miały przynieść hutniczemu klubowi spokojne utrzymanie wśród najlepszych zespołów w kraju. KSZO znakomicie rozpoczął rundę jesienną i po 4 kolejkach zajmował 5. miejsce. Jednak od połowy rundy drużyna zaczęła grać coraz gorzej. Jednocześnie dochodziły coraz głośniejsze sygnały o kłopotach finansowych klubu i konflikcie między piłkarzami a zarządem. Zaistniała sytuacja była konsekwencją problemów Huty, a te odbiły się na KSZO rykoszetem. Mimo to udało się zakończyć rok 2002 na 13. miejscu, tuż nad strefą spadkową. Jednak w przerwie zimowej konflikt na linii zarząd-piłkarze jeszcze się zaostrzył, kiedy to większość zawodników podstawowego składu, którym nie płacono, odmówiła gry. Zdarzenie to otrzymało miano afery grypowej, bo gracze zasłaniali się zwolnieniami lekarskimi. Tak postąpili m.in. Piotr Stokowiec i Tomasz Żelazowski. Początkowo media uznały Stokowca za przywódcę buntu, jednak po latach zostało to zdementowane przez jego ówczesnych kolegów z drużyny. Jaka była prawda, wiedzą jedynie piłkarze. Inni gracze, jak na przykład Marek Sokołowski i Mariusz Unierzyski, odeszli z klubu. Dalej występować w barwach KSZO postanowili nieliczni, m.in. Tadeusz Krawiec, Mirosław Budka i Dariusz Pietrasiak. Finalnie kierownictwo nie doszło do porozumienia z piłkarzami i KSZO tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej został bez pieniędzy i bez piłkarzy. Na szybko zebrano skład oparty głównie na juniorach i zawodnikach z niższych lig. Tym samym nowy zespół prowadzony przez Włodzimierza Małowiejskiego znacznie odstawał od reszty ligowej stawki. KSZO przegrał wszystkie mecze rundy wiosennej i ukończył sezon 2002-2003 na 15. miejscu, spadając do 2. ligi. Warto odnotować, że w tamtych rozgrywkach, a dokładniej w maju 2003 roku, Janusz Jojko stał się najstarszym graczem, jaki kiedykolwiek wystąpił w Ekstraklasie. Doświadczony golkiper wszedł wtedy na ostatnie 5 minut meczu z Wisłą Płock. Miał wtedy 43 lata. Za spadek wielu kibiców ostrowieckiej drużyny obwiniało Jana Szostaka, prezesa klubu i jednocześnie prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Rozgrywki 2003-2004 klub rozpoczął z ogromnymi długami, co zaskutkowało likwidacją Stowarzyszenia Piłki Nożnej KSZO po zakończeniu rundy jesiennej i wycofaniem drużyny z 2. ligi. Wniosek ten został przegłosowany na nadzwyczajnym zgromadzeniu członków SPN KSZO 28 stycznia 2004 roku, a cały dorobek KSZO przekazano MKS KSZO Junior. Wydawało się, że jest to koniec piłki w Ostrowcu, przynajmniej na poziomie centralnym. Jednak w lutym 2004 właściciel drugoligowego Stasiaka Opoczno, Mirosław Stasiak, podjął decyzję o przeniesieniu klubu do Ostrowca. A o tym, co się wtedy dokładnie działo, dowiecie się więcej z jednego z moich wcześniejszych filmów. I na tym koniec podsumowania najlepszych lat w historii KSZO Ostrowiec. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.